Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym wykładzie z Kolegium Kopernika, Copernicus College. Czeka nas 6 godzin spotkania z kosmologią. Pragnę powitać wszystkich w Krakowie tutaj, wszystkich z Rzeszowa, którzy w tej chwili uczestniczą w tym wykładzie z Politechniki Warszawskiej, a także wszystkich, którzy oglądają nas i śledzą w internecie. Wykład ten można na żywo w internecie oglądać. Trzeba wejść na stronę Centrum Kopernika, tam wejść w aktualności, tam jest odpowiednie miejsce do kliknięcia i można brać udział na odległość, ale oczywiście zapraszamy wszystkich tutaj do bezpośredniego kontaktu i jako bonus dla tych z Państwa, którzy przyjdą osobiście na wykład, będzie po wykładzie 10-15 minut możliwości na krótką, za jedną dyskusję. Zacznijmy zatem nasze spotkanie z kosmologią. W programie mamy zacząć od kosmologii przed Einsteinem, przed ogólną teorią względności. Co może być bardziej prymitywne, bardziej proste, jak spojrzenie nieuzbrojonym okiem na nocne niebo. To jest wszystkim doskonale znany obraz Van Gogha, nocne niebo. No Van Gogh tak widział gwiazdy, które mu wirowały w oczach. Widział, że ten świat nie jest statyczny, lecz pełen dynamiki. Ale my naszym prostym okiem widzimy niebo granatowe, jeśli nie ma chmur, jeśli jest pogodna noc, usiane gwiazdami. I tam kryją się informacje, i te informacje kosmologia ma za zadanie rozszyfrować. Spróbujmy to zrobić na własną rękę. Czy ktoś z Państwa się kiedyś zastanawiał, dlaczego w nocy niebo jest granatowe i tylko usiane złocistymi gwiazdami? Przecież chwila zastanowienia wystarczy, żeby dojść do wniosku, że nie tak powinno nocne niebo wyglądać. Patrzymy się na to niebo tyle razy w ciągu życia i czy ktoś się nad tym zastanowił. Otóż dlaczego jest tu nad czym się zastanawiać? No bo wyobraźmy sobie, że tutaj jesteśmy na Ziemi i patrzymy na mocne niebo, a tu jest wszechświat, który załóżmy jest równomiernie zaludniony gwiazdami. I jeżeli którykolwiek punkt nieba popatrzymy, to prędzej czy później nasz wzrok natknie się na jakąś gwiazdę. A jeżeli tych gwiazd jest nieskończenie wiele, ale wystarczy, żeby ich było bardzo dużo, to prędzej czy później w dowolnym kierunku nasz wzrok jakąś gwiazdę napotka. A zatem niebo powinno świecić jednostajnym blaskiem, tak jak powierzchnia gwiazdy. Tak powinno być. Zauważył to właśnie ten człowiek, Heinrich Olbers, XVIII-wieczny, na przełomie XVIII i XIX wieku, lekarz i astronom niemiecki. I to, o czym w tej chwili mówię, nazywa się na jego cześć paradoksem Olbersa. Paradoksem, bo wydaje się, że powinno nocne niebo świecić jednostajnym blaskiem, a nie świeci. Nie jest to prawda historyczna, że Olbers pierwszy zauważył ten problem. Prawdą jest, że już Newton zdawał sobie sprawę, że kryje się w tym jakaś zagadka. Ale tak historia zadecydowała i to się nazywa paradoks Olbersa. Na mniejszą skalę ten paradoks Olbersa my obserwujemy na wielu wypadkach. Na przykład jesteśmy wewnątrz lasu i zupełnie dokładnie ta sama historia. Jeśli las jest wystarczająco duży, jeśli nie stoimy na skraju jakiejś polany, to w jakąkolwiek stronę popatrzymy, to zawsze nasz wzrok na jakieś drzewo napotka i widzimy drzewa jedne obok drugich gęsto, a nie widzimy niebieskiego tła nieba pomiędzy nimi. To jest właśnie istota paradoksu Olbersa. A to jest właśnie nocne niebo. To są gwiazdy widziane przez teleskop, jest ich dość dużo.
i powinno świecić niebojednostajnym blaskiem, a jednak nie świeci. Jednak są pomiędzy tymi gwiazdami jakieś miejsca, w których wydaje się, że nic nie ma. To jest paradoks Olbersa. I teraz spróbujmy zastanowić się, jak ten paradoks rozwiązać, jak go wyjaśnić. No bo jakieś rozwiązanie racjonalne musi być. Więc wyjaśnienia. Pierwsze wyjaśnienie, jakie się narzuca, i tak Olbers to wytłumaczył, że gdzieś pomiędzy gwiazdami istnieje ciemna materia, jakieś chmury ciemnej materii, jakiegoś gazu niewidocznego, jakieś chmury cząstek, i one pochłaniają promieniowanie i dlatego nic nie widać. To jest pierwsze wyjaśnienie. Ale czy to jest dobre wyjaśnienie? Otóż łatwo, dla dobrego fizyka, łatwo policzyć, że zasada zachowania energii, bilans energetyczny powiada, że chmura pyłu tyle samo energii musi wypromieniować, ile pochłania. I jeśli nie gwiazda z tyłu, to chmura powinna świecić. I paradoks Olbersa zostanie. A więc to nie jest dobre rozwiązanie paradoksu Olbersa. Jakie może być inne rozwiązanie? Wyobraźmy sobie, że gwiazdy nie świeciły zawsze. Że dajmy na to 10 miliardów lat temu nie było ani jednej gwiazdy. A zatem promienie dojdą do nas tylko z gwiazd odległych o 10 miliardów lat. Bo wcześniej tych gwiazd nie było. I dlatego pomiędzy gwiazdami można zobaczyć ciemne niebo, bo był, powiedzmy, początek świata. Jeśli wiek wszechświata jest zbyt krótki, by światło z bardzo, bardzo odległych gwiazd do nas dotarło, no to nie od wszystkich gwiazd światło dotrze i paradoks Olbersa będzie rozwiązany. I okazuje się, że to rozwiązanie jest poprawne. Tak może być. Wszechświat miał początek, wyjaśnia nam paradoks Olbersa. Przynajmniej jest to jedno z możliwych rozwiązań paradoksu Olbersa. A czy jest możliwe jeszcze inne? Jest możliwe jeszcze inne. Mianowicie wyobraźmy sobie, że świat się rozszerza, że gwiazdy od siebie się oddalają, uciekają. Wiemy dzisiaj, że nie gwiazdy, w czasach Olbersa o tym nie wiedziano, dzisiaj wiemy, że nie gwiazdy, tylko galaktyki, zgromadzenia wielkich gwiazd. One tworzą te wyspy we wszechświecie i galaktyki od siebie uciekają, o tym za chwilę będziemy mówić. I jeżeli galaktyki od siebie uciekają z rosnącymi prędkościami, to ich widma są przesunięte ku czerwieni, też za chwilę o tym będziemy mówić. A zatem im gwiazda się, im galaktyka się szybciej porusza, tym mniej energii do nas dociera. Jeśli ta ekspansja jest odpowiednio szybka, to tylko skończona ilość energii do nas dotrze i paradoks Olbersa będzie rozwiązany. A więc kolejne wyjaśnienie jest takie, że wszechświat się rozszerza w odpowiednim tempie i to też wyjaśnia paradoks Olbersa. Nie muszę się zastrzegać, że cały dzisiejszy wykład jest nieco uproszczony, że nie jest to wykład kosmologiczny dla specjalistów, tylko do szerokiego audytorium. Dlatego też istnieje jeszcze wiele innych zastrzeżeń, które należałoby uczynić, ale które są zbyt techniczne, więc je pominam. Ale patrząc na nocne niebo, na to ciemne niebo obsiane gwiazdami, możemy wysunąć następujące wnioski, że albo wszechświat miał początek i dlatego niebo nocne nie świeci, albo wszechświat się rozszerza i dlatego nocne niebo nie świeci, albo jedno i drugie. Jeśli obydwa te przypadki zachodzą w rzeczywistym świecie, to paradoks Olbersa też nie będzie paradoksem, będzie zostanie wyjaśniony. A więc proszę zwrócić uwagę, patrząc na nocne niebo i tylko myśląc i znając odrobinę fizyki, można dojść do tego, że nasz wszechświat rozszerza się lub miał początek. Albo się rozszerza, albo miał początek, albo jedno i drugie. I to jest niezmiernie ciekawy wniosek, bo wyprowadzony z niezwykle prostych, elementarnych obserwacji. Podobne paradoksy
naukowcy jak Carlos Olbersa nawiedzały naukę o wszechświecie, kosmologię w czasach przed Einsteinem. Inny paradoks, który tylko tutaj zaznaczyłem, nazywa się paradoksem Zeligera, też w XIX wieku został sformułowany i też już był znany wcześniej Newtonowi. Otóż jeśli wszechświat jest wypełniony średnio jednakowo gęsto gwiazdami lub galaktykami i jeżeli pomiędzy tymi gwiazdami lub galaktykami działa prawo grawitacji Newtona, to czemu się grawitacja nie sumuje i w każdym punkcie wszechświata powinna ona być nieskończona. Potencjał grawitacyjny powinien być nieokreślony, jeśli wszechświat jest, rozciąga się do nieskończoności, jak wierzono w XIX wieku. A tak nie jest. Grawitacja jest na szczęście skończona i dlatego możemy spokojnie funkcjonować i istnieć. I tych paradoksów, zwłaszcza paradoksu właśnie grawitacyjnego, jeszcze innych trudności, nie potrafiono rozwiązać w XIX wieku. Pod koniec XIX wieku zaczęło się tworzyć przekonanie, że fizyka jest piękna, wspaniała, ale nie wiadomo, czy się ją da rozciągnąć na cały wszechświat. Może całym wszechświatem rządzą jakieś inne prawa, które spowodują, że nie można stworzyć spójnej kosmologii, bazując na znanych prawach fizyki. Tak było aż do momentu, kiedy Einstein stworzył ogólną teorię względności, a wkrótce potem opartą na niej kosmologię, tak zwaną kosmologię relatywistyczną. Podstawowa idea ogólnej teorii względności jest zobrazowana na tym obrazku. Za chwilę troszkę wejdę w szczegóły. Na razie tylko ogólna idea, bardziej intuicyjna. Ta siateczka tutaj wyobraża czasoprzestrzeń. Nie przestrzeń oddzielnie i czas oddzielnie, tylko złączone jako jeden twór geometryczny czasoprzestrzeń. I można tak sobie troszkę naiwnie wyobrażać, że jeśli nie ma grawitacji, to czasoprzestrzeń jest płaska. Tutaj daleko od tej planety czasoprzestrzeń jest płaska. Natomiast w pobliżu dużej masy czasoprzestrzeń ulega zakrzywieniu. I to zakrzywienie to jest właśnie pole grawitacyjne. Gdybyśmy tu umieścili jakąś mniejszą kuleczkę, to ona wybierając najprostszą linię, stoczy się tutaj do tej dużej, gdzie wyglądało, że ta duża ją przyciągnie. To jest intuicyjna idea, intuicyjnie wyrażona, podstawowa idea ogólnej teorii względności. Ta idea znajduje potwierdzenie niemal naoczne w najnowszych obserwacjach. To jest, proszę Państwa, zdjęcie zrobione bardzo niedawno, kilka tygodni temu, przez satelitę, który został wystrzelony 14 maja tego roku przez, tym razem nie amerykańską, lecz europejską agencję kosmiczną. O nim też jeszcze dzisiaj będę więcej mówił. I to zdjęcie, które specjaliści uznają za jedno z najbardziej interesujących zdjęć uzyskanych. Nie, ja się pomyliłem, przepraszam. Przepraszam. Nie, to nie jest zdjęcie z satelity wystrzelonego 14 maja. O tej satelicie będę mówił za chwilę. To jest zdjęcie z teleskopu Hubble'a, ale teleskop ten został poprawiony niedawno, właśnie kilka tygodni temu. Zaczął funkcjonować w swoim nowym garniturze, nowym zestawie poprawionych instrumentów optycznych i to jest zdjęcie już uzyskane też przez właśnie już ten poprawiony teleskop Hubble'a. I rzeczywiście ja go otrzymałem od jednego z ludzi postcentrum Hubble'a. Ono już obecnie jest w internecie. Co ono przedstawia? Otóż tutaj jest gromada galaktyk. Niezbyt dobrze widoczna, ale ona tam musi być. Zaraz zobaczymy dlaczego. Ta gromada galaktyk nazywa się gromadą Abla. Abel to był taki astronom amerykański. I za tą galaktyką jest inna galaktyka, której nie widać. Za tą gromadą galaktyk jest inna galaktyka, której nie widać. A ta gromada działa jak soczewka grawitacyjna. Promienie idą po zakrzywionej czasoprzestrzeni. Jak wrócimy na tamto zdjęcie, to wklęśnięcie, ono tam jest, tylko oczywiście go nie widać, bo czasoprzestrzeni nie widać, ale widać promienie świetne, które po czasoprzestrzeni podróżują
po najprostszych wymiarach czasoprzestrzeni i one tutaj tworzą, te ugięte promienie świetlne tworzą taki rozmyty obraz tej galaktyki, która znajduje się dalej. To się nazywa soczewka grawitacyjna. I to jest taki bardzo namacalny, naoczny dowód tego, że czasoprzestrzeń rzeczywiście w pobliżu dużych mas ulega zakrzywieniu. Ale wróćmy teraz trochę do teorii i do początku. Otóż Albert Einstein stworzył ogólną teorię względności, która właśnie mówi, że czasoprzestrzeń zakrzywiona to jest geometria, to jest grawitacja. A dwa lata potem, w 1917 roku, opublikował artykuł Kosmologiczne rozważania dotyczące ogólnej teorii względności kosmologicznej, która mówi, która allgemeine Relativitätstheorie w czasopiśmie Polskiej Akademii Nauk. Proszę zwrócić uwagę, rok 1917, wtedy pierwsza wojna światowa strzelała i w tym artykule po raz pierwszy Einstein zastosował ogólną teorię względności do kosmologii. Stworzył pierwszy kosmologiczny model. Zaczęła się od tego artykułu kosmologia relatywistyczna, która do dzisiaj jest, jak się to mówi, paradygmatem współczesnej nauki o wszechświecie. W tym artykule Einstein zastosował porównania ogólnej teorii względności ochrony do przedświata jako całości. Przyjrzyjmy się temu porównaniu nieco bliżej. Lewa strona przedstawia wyrażenie czysto geometryczne i ono opisuje geometrię czasoprzestrzeni. Geometrię czasoprzestrzeni, czyli to zakrzywienie, które widzieliśmy na tym obrazku z tą planetą w wklęśnięciu czasoprzestrzeni, to zakrzywienie jest opisywane przez tą część. Natomiast prawa część opisuje rozkład mas we wszechświecie, rozkład mas, który badamy. Czyli ta kula, którą tam widzieliśmy w tym wklęśnięciu, ona by była opisywana przez to wyrażenie tutaj. To K to jest związana stała, jest stałą kosmologiczną związana, a to się nazywa tensor energii pędu i on opisuje właśnie, jaka materia, w jaki sposób zakrzywia czasoprzestrzeń. To jest ogólna teoria, teoria względności już zamrożona w równaniu. I żeby stwierdzić, jak dana materia zakrzywia geometrię, to równanie trzeba przy odpowiednich warunkach rozwiązać. Ono jest, tutaj wygląda bardzo niewinnie, jeden taki zapis na jedną, na tam długość jednej linijki, ale naprawdę to jest skrótowy zapis, on zawiera w sobie 10 równań różniczkowych, dosyć bardzo rozbudowanych, do nich jeszcze wrócimy za chwilę. I otóż Einstein zastosował to rozróżnianie do wszechświata jako całości. Tutaj powiedział w ten sposób, wyobraźmy sobie, że świat jest wypełniony jednakowo gęsto gwiazdami. Einstein jeszcze wówczas w 1917 roku nie wiedział, że gwiazdy się grupują w galaktyki. Einstein w ogóle nie miał zbyt głębokiej wiedzy astronomicznej, ale miał nosa dobrego. Otóż założył, że wszystkie gwiazdy tworzą jakby taki gaz równomiernie wypełniający wszechświat i wyliczył, jak wygląda zakrzywienie czasoprzestrzeni do takiego rozkładu materii. I otrzymał wynik, który był dla niego nie do przyjęcia. Mianowicie otrzymał wynik, że ten układ gwiazd, dzisiaj wiemy, że zamiast gwiazd trzeba rozważać galaktyki, że ten układ gwiazd jest niestabilny, że gwiazdy się będą rozjeżdżać, że ten cały układ będzie ulegał ekspansji, że nie będzie statyczny. I to się Einsteinowi nie podobało bardzo i doszedł do wniosku, że coś jest niedobrze z tym porównaniem. Trzeba je poprawić. Trzeba dodać taki człon, który by te równania ustabilizował. I rzeczywiście taki człon Einstein dodał, stwierdził, że istnieje taki człon, przy którym istnieje rozwiązanie statyczne. Ten człon wygląda w ten sposób. O, tu jest ta część, która była, a tutaj dodał, to akurat w minutach, to nieważne, dodał minus lambda g mini. Tutaj ja czytam mini, to jest nn, ale bardzo często to jest greckie litery. To jest oczywiście kwestia konwencji, nieważne. Otóż ten symbol lambda przedstawia stałe.
Ona się dzisiaj nazywa stałą kosmologiczną, dlatego że Einstein dodał ją właśnie dla celów kosmologii. I Einstein stwierdził, że dla tego równania ze stałą kosmologiczną istnieje rozwiązanie, które przedstawia wszechświat statyczny. Układ gwiazd, dzisiaj mówimy galaktyk, który nie zmienia się średnio w czasie. Istnieje sobie bez początku, bez końca, zawsze taki sam. I Einstein był niezwykle zadowolony, że rozwiązał zagadnienie kosmologiczne, jak się to nazywało, zagadnienie kosmologiczne, które przez tyle czasu od Newtona począwszy prowadziło do paradoksów i nie doprowadzało do dobrego rozwiązania. Einstein cieszył się swoim osiągnięciem niezbyt długo. Mianowicie Einstein nie wiedział, pamiętajmy rok 1917, praca Einsteina, Einstein nie wiedział, że już od roku 1912 astronomowie mierzą przesunięcie ku czerwienych widmach galaktyk. Tym astronomem, który pierwszy zaczął to robić, był amerykański Tom Slider. Otóż już o XIX wieku wiedziano, że jeżeli światło gwiazdy rozłożyć na te podstawowe kolory, na takie światło, prawda, tęczy, dzieje się to w ten sposób, że w ognisku teleskopu umieszcza się odpowiedni prysmat, który rozdziela światło na widmo, to się widmo nazywa, i w tym widmie widać takie prąże. Też wiedziano już w XIX wieku, że każdy pierwiastek chemiczny, pary podgrzane tego pierwiastka chemicznego świecą i jeśli rozłożyć widmo, światło tego rozgrzanego pierwiastka na widmo, to otrzyma się właśnie coś takiego, a te prążki będą charakterystyczne dla danego pierwiastka. Każdy pierwiastek ma inny rozkład prążków. I Slider po raz pierwszy zaczął przez teleskop badać widma już nie pojedynczych gwiazd, tylko galaktyk. Zauważył, że te widma galaktyk nie pokrywają się z widmami robionymi w laboratorium. Tu mamy już widmo znacznie późniejsze niż u Slidera, takie współczesne. To jest widmo jakiejś gwiazdy. I tutaj, tak jak to widać powiedzmy okiem, a tutaj to samo jest rozłożone już na takie wielkości, które coś mówią fizykowi, długość fali. I tutaj te piki odpowiadają właśnie tym prążkom. I proszę zwrócić uwagę, tu jest widmo w spoczynku, a tutaj jest widmo poruszające, czy uciekające od obserwatora. I proszę zobaczyć, że te prążki są wszystkie przesunięte. Te strzałki pokazują, o ile dany prążek jest przesunięty. Tutaj też widać, to jest w spoczynku, a tutaj są poprzesuwane te same widmo. To jest to słynne poczerwienie, tak zwane redshift. Każde źródło światła, które się od nas oddala, ma widmo przesunięte ku czerwieni, a widmo, które jest źródła, które się przybliża ku fioletowi. No i od czasu Slidera coraz więcej nagromadzono już dowodów na to, że odległe galaktyki wykazują przesunięcie ku czerwieni. Czyli interpretując to zgodnie z tym efektem Dopplera, to znaczy, że te galaktyki od nas uciekają. W roku 1929 Edwin Hubble, amerykański astronom, zauważył, że im dalej galaktyka jest położona, tym większe ma przesunięcie ku czerwieni. Ten diagram to jest diagram z książki Hubble'a, która wyszła w 1931 roku, o ile pamiętam. I on przedstawia właśnie tak zwane prawo Hubble'a. Im galaktyka dalej jest położona, tym szybciej się od nas oddala. Tu jest odległość do danej galaktyki, a tu wielkość przesunięcia ku czerwieni. A to są punkty, które on zmierzył, poszczególne galaktyki. Widzimy, że rozrzut jest taki dosyć duży. Prawo proporcjonalności, prosta proporcjonalność, to jest ta linia prosta. I no, on powiedział sobie, że ponieważ obserwacje są niedokładne, to możemy założyć, że przy dokładnych obserwacjach te
punkty by się tu układały wzdłuż prostej i że rzeczywiście im dalej galaktyka, tym na większe przesunięcie ku czerwieni. Nazwał to prawem Hubble'a. I to jest bardzo istotne i ważne w kosmologii. To jest wykres dzisiejszy. Tu mamy tych danych obserwacyjnych dużo więcej. Widzimy, że one się pięknie układają z niewielkimi tylko rozrzutami na prostej, czyli potwierdzają prawa Hubble'a. Proszę zwrócić uwagę na ten czerwony kwadracik tutaj w początku układu współrzędnych. Ten czerwony kwadracik pokrywa się z całym tym kwadratem tutaj. Czyli dzisiaj nasze pomiary sięgają znacznie, znacznie dalej niż Hubble i piękne prawo Hubble'a potwierdzają. To prawo jest bardzo ważne, dlatego że znając prędkość ucieczki galaktyk i odległość do przynajmniej kilku z nich, możemy obliczyć moment, w którym wszystkie galaktyki były teoretycznie rzecz biorąc w jednym punkcie. Dzisiaj się to nazywa Big Bang, o tym jeszcze więcej za chwilę. Ale wróćmy do porównania Einsteina. Ponieważ świat się rozszerza, to skala kosmologiczna jest niepotrzebna. Gdyby Einstein tej stałej nie wprowadził, gdyby nie zmienił tego równania na to, to przewidział efekt rozszerzania się wszechświata, zanim on został odkryty. Czyli rok 1917, Hubble dopiero 1929, więc dekadę ponad wcześniej Einstein by to przewidział. Dlatego Einstein potem mawiał, że wprowadzenie tej stałej kosmologicznej to był największy błąd jego życia. Ale proszę Państwa, trzeba być uważnym, mianowicie wkrótce już inni kosmologowie podpytnęli Einsteinowi, zwłaszcza George Lemaître, że trzeba słuchać matematyki, a matematyka powiada, że najogólniejszą postać równań pola grawitacyjnego to przedstawia nie to równanie, tylko to. Już ogólniej się nie da napisać, czyli względy estetyki, takiej matematycznej estetyki, wymagają tego równania. I jak zobaczymy, to lambda nie jest niezbędne. Chyba Einstein jednak nie popełnił największego błędu swojego życia w tą lambdę tutaj wkładając. Co więcej, wkrótce po pracy Einsteina inni kosmologowie, wtedy jeszcze nazwy kosmologii nie było, bo kosmologia już zaczynała. Kosmologowie się zajmowali fizycy, matematycy i astronomowie. Astronom Desider, holenderski astronom, a przede wszystkim rosyjski matematyk i meteorolog Aleksander Friedman pokazali, że nawet z lambdą różną od zera, z tym członem różnym od zera, też istnieją rozwiązania ekspandującego wszechświata. Że rozwiązanie Einsteina to statyczne, nierozszerzające się, jest jakimś rozwiązaniem bardzo wyjątkowym we wszystkich możliwych rozwiązaniach. Także istnieją rozwiązania ekspandujące także z lambda. Zanim pójdziemy dalej, to chciałbym odrobinę formalizmu, takich elementów wprowadzić. Mówiłem o czasoprzestrzeni. I właściwie ten obrazek powinien się pojawić na początku, ale może dla zaciekawienia troszkę zawiązałem najpierw akcję, a teraz wracam do podstaw. Mówiłem o czasoprzestrzeni. Dla wielu ludzi pojęcie czasoprzestrzeni jest jakimś takim mistycznym pojęciem. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że to jest czas. Powiedzmy, że wiadomo. W każdym razie mamy zegarek, który czas pokazuje. Wiadomo, że co to jest przestrzeń. Powiedzmy, że wiadomo, co to jest przestrzeń. Możemy chodzić sobie. Poruszać się w przestrzeni. Ale co to jest czasoprzestrzeń? Otóż pojęcie czasoprzestrzeni jest bardzo elementarne, prościutkie, nie ma tu żadnego mistycyzmu. Spójrzmy na tę planszę. Co to jest przestrzeń najpierw? Spróbujmy sformalizować matematycznie. Punkt. Każdy wie, co to jest. Na przykład róg tego stołu to jest pewien punkt przestrzeni. Jak ten róg stołu opisać? Ano wybieramy układ współrzędnych, na przykład dwie ściany tego domu i podłogę. To może być na przykład odniesienia i liczymy odległość tego rogu stołu od jednej ściany, od drugiej ściany, od podłogi. I to są trzy liczby, nazwijmy sobie je X, Y i Z. I one nam ten punkt całkowicie identyfikują.
Czyli krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że punkt to jest układ trzech liczb. Pod warunkiem, że mamy układ odniesienia, albo matematykowy układ współrzędny wybrany. I to jest punkt. Punkt to jest trzy liczby. Trzy tak zwane współrzędne. I zbiór wszystkich możliwych punktów to jest przestrzeń. To jest elementarne. A co to jest czasoprzestrzeń? Rozpatrzmy ten sam róg stołu tutaj, ale również dołączmy godzinę, w której coś zaszło. Więc podamy cztery punkty. Trzy z nich, x, y, z, opisują ten punkt, tak jak przedtem. A trzecia, czwarta współrzędna, t, opisuje godzinę, w której coś zaszło. Na przykład ja mogę uderzyć w róg stołu. To jest punkt, a uderzenie to jest zdarzenie, które jest opisywane przez cztery liczby. Trzy opisują miejsce, punkt, w którym się to zdarzyło, a czwarta godzina, w której ja uderzyłem. I to jest punkt w czasoprzestrzeni, albo inaczej zdarzenie. I zbiór wszystkich możliwych zdarzeń to jest czasoprzestrzeń. I to jest cała filozofia. I teraz grawitacja to jest zakrzywienie nie przestrzeni, tylko czasoprzestrzeni. Powinniśmy sobie to zapamiętać. Teraz. Właśnie. Coś mi się tu pokazuje i teraz skoczyło dobrze. Jeszcze jaka jest różnica między przestrzenią i czasoprzestrzenią? Na pierwszym rysunku mamy krzywą w czasoprzestrzeni. Tu jest układ współrzędny, współrzędna x, współrzędna y, a to jest krzywa w przestrzeni. No na przykład, jeśli bym miał tablicę i kredo narysował taką krzywą, to krzywa, ta kreda pozostawi ślad, po której się poruszała. I ten ślad to jest właśnie krzywa. Tu nie ma żadnego ruchu, to jest tylko ślad, że coś się tutaj poruszało. Ale ani nie wiemy z jaką prędkością, ani o której godzinie. Natomiast, jeżeli zastąpimy jedną współrzędną, na przykład y-ową, przez czas t, a to jest x, to wtedy jest to krzywa w czasoprzestrzeni i jej sens jest zupełnie inny. Ona nie przedstawia już śladu, po którym się coś poruszało, bo ten ślad jest w przestrzeni, czyli jest to na x-ach. A to przedstawia historię. Proszę popatrzeć, tutaj mamy odcinek, jakieś ciało przebyło odcinek w krótkim czasie bardzo. Taki odcinek w takim krótkim czasie. Tutaj to samo ciało przebyło taki sam odcinek, tak samo długi odcinek drogi, ale w czasie już znacznie dłuższy. Czyli co? Ciało zwolniło. A tutaj prawie, że się zatrzymało. Jakby ta krzywa była równoległa do tego, znaczy ciało skończyło. Czyli krzywa w czasoprzestrzeni reprezentuje historię, coś się dzieje. A w przestrzeni tylko ślad ruchu. I dlatego czasoprzestrzeń nadaje się do tego, żeby geometrię opisywać dynamicznie. Geometria czasoprzestrzeni nie jest statyczna, tylko tam się coś dzieje, chociaż obrazki wyglądają statycznie. Wróćmy do równania Einsteina. Już teraz troszkę na wyższym poziomie tajemniczenia. Tutaj mamy równania Einsteina, jak nam znane ze skalą kosmologiczną. Skala kosmologiczna to jest materia, to jest geometria. A tutaj skopiowałem definicję tego jednego wyrażenia Hermita, ono jest tutaj. I to tylko prawda. I takich równań tutaj jest, jak powiedziałem, 10 zawartych. Zadano sobie trud, żeby policzyć, ile będzie wyrazów. Raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej. Ile będzie wyrazów, gdyby się te równania, wszystkie 10 równań rozpisało bez żadnych skrótów. Okazuje się, że tych wyrazów będzie rzędu 13 tysięcy. Proszę rozwiązać takie równania. Einstein zwykła wiedzieć, że pamięć jest złośliwy. Nie wyrafinowany, bo takie daje równanie do rozwiązania, więc jest bardzo wyrafinowany. Ale pójdźmy dalej. Otóż, tak, to już nie jest matematyka.
1933. To jest współczesna mapa rozkładu galaktyk w przestrzeni. Tutaj to jest cała sfera niebieska, nasza północna, południowa. Tutaj ten pas, w którym nie ma galaktyk, to one tam są, tylko że w równikowych częściach naszej galaktyki jest dużo materii, która zaciemnia widok, nie przepuszcza światła z zewnątrz. I dlatego tu nie widać galaktyk w tym pasie. To jest pas równikowy naszej galaktyki. Proszę zwrócić uwagę, galaktyki, każdy tutaj, ta kropka to jest jakaś galaktyka. Galaktyki nie są rozmieszczone idealnie równomiernie. Tutaj mamy skupisko, jakąś gromadę galaktyk dużo. Tu mamy inną gromadę, tu jakąś inną. Tutaj jest prawie ich nie ma, takie obszary unikane są. Takie trochę jak ser szwajcarski. Ale statystyczna analiza pokazuje, że średnio rzecz biorąc, świat jest jednostajnie wypełniony galaktykami, jeśli uśredniamy odpowiednio po dużych obszarach. Więc to założenie, które Einstein zrobił w swojej pierwszej pracy, że świat jest jednostajnie wypełniony gwiazdami, to dzisiaj można utrzymać, ale zamiast gwiazd trzeba podać galaktyki i ma mieć świadomość, że to jest obraz tylko średni. Takie pierwsze przybliżenie. To założenie, że świat jest wypełniony jednakowo jednostajnie gwiazdami, nazywa się już w czasach, teraz po Einsteinie nazwano to zasadą kosmologiczną. Słowo zasada dzisiaj wiemy nie jest całkiem szczęśliwe, bo to po prostu jest fakt doświadczalny, że taki świat jest, ale możemy tę nazwę zachować. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten napis, że to jest z katalogu galaktyk tam takiego i takiego. I tu jest napisane, że grafika jest robiona przez tam nazwisko podane. A teraz muszę zobaczyć do pani Goldberg, bo to widać. Tutaj designs, czyli autor tego rysunku. Design, tam jest napisane design by God. Autor sobie pozwolił na mały taki dowód. Ale jest filozoficznie głęboki. Otóż zasada kosmologiczna powiada, że świat jest jednakowo gęsto wypełniony galaktykami. Albo nieco mądrzej się to wyraża w ten sposób, że rozkład galaktyk w przestrzeni jest jednorodny i izotropowy. Warto te dwa wyrażenia sobie zapamiętać. One się dość często powtarzają, nie tylko w kosmologicznym kontekście. Rozkład jest jednorodny, jeżeli nie wyróżnia żadnego punktu. Jeśli każdy punkt może być uważany za na przykład środek. I taki przeświat jest, każdy punkt jest jednakowo prawomocny. I wtedy mówimy, że rozkład jest jednorodny. A izotropowy wtedy, gdy wszystkie kierunki są równouprawnione. Bo patrzę w tym kierunku, czy w tamtym, to widzę mniej więcej to samo. I zasada kosmologiczna powiada, że rozkład galaktyk w przestrzeni jest jednorodny i izotropowy. Czasem ją wyrażamy w ten sposób, że rozkład galaktyk jest sferycznie symetryczny. To jest inne wyrażenie na jednorodny i izotropowy. Sferycznie symetryczny. I gdy będziemy konstruować za chwilę model kosmologiczny, to przyjmujemy właśnie to jako wynik doświadczenia, wynik obserwacji, że spełniona we wszechświecie z dobrym przybliżeniem jest zasada kosmologiczna. Jeszcze raz mamy równania Einsteina i wprowadzamy do tych równań założenie, że wszechświat jest we wszechświecie spełniona jest zasada kosmologiczna, że rozkład galaktyk w przestrzeni jest jednorodny i izotropowy, a te galaktyki przedstawiamy jako każda galaktyka, czy nawet może lepiej każda gromada galaktyk, jako taki jedna cząstka jakiegoś pyłu takiego wyidealizowanego. I wtedy powiadamy, że to jest materia pyłowa. Każda cząstka pyłu jednostajnie rozłożonego w przestrzeni przedstawia galaktykę. Gdy te dwa założenia wprowadzimy, że to jest materia pyłowa,
i zasada kosmologiczna, to wtedy te ogromne równania Einsteina redukują się nam do jednego równania. Z tych 13 tysięcy członów zostaje nam raz, dwa, trzy człony. I to równanie nazywa się równanie Friedmana. To jest właśnie ten Aleksander Friedman, rosyjski matematyk i meteorolog, który pierwszy uzyskał wszystkie rozwiązania równania Einsteina dla tyłowego rozkładu spełniającego zasadę kosmologiczną. To jest równanie Friedmana. No nie będę wchodził w jego strukturę matematyczną, to by wymagało nieco wyższego stopnia tajemniczenia. Dla nas w tej chwili ważne jest to, że bardzo skomplikowane równania, skonfrontowane z rzeczywistością, gdy te upraszczające założenia są tu przyjęte, redukują się do jednego równania, które już można spokojnie rozwiązać. I dlatego Einstein wymawia, że Pan Bóg wprawdzie jest wyrafinowany, bo nam dał takie straszne, skomplikowane równanie do rozwiązania, ale nie jest złośliwy, bo de facto wystarczy, żebyśmy rozwiązali tylko jedno niezbyt skomplikowane równanie. Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest złośliwy. To jest znane powiedzenie Alberta Einsteina. To są trzy rozwiązania równań Friedmana, przedstawiające trzy modele, które nazywają się modelami Friedmana, albo standardowe modele kosmologiczne. Otóż, jeżeli przyjmiemy, że stała kosmologiczna jest równa zero, tak jak Einstein chciał na początku, zanim ją wprowadził, jeśli przyjmiemy, że stała kosmologiczna jest równa zero, to równanie Friedmana ma tylko trzy rozwiązania. I one wyglądają w ten sposób. Tu jest oś czasu, T, a tu jest tak zwany czynnik skali. Można o nim myśleć, że to jest średnia odległość między galaktykami. Widzimy, że wszystko się zaczęło od momentu, kiedy wszystkie galaktyki, wszystkie, ściśle mówiąc, cząstki tego pyłu, który nam reprezentuje zbiór galaktyk, były w jednym punkcie. I to jest tu właśnie. I potem zaczął się wszechświat rozszerzać. I są trzy scenariusze. Jeden scenariusz, ten dolny, zielony, to jest tak zwany świat zamknięty. Wszechświat się rozszerza, kurczy i znowu zapada do czegoś podobnego jak na początku. Dzisiaj to nazywamy wielkim wybuchem, a to wielkim końcem, albo wielkim zmieceniem. To technicznie bardziej to jest początkowa osobliwość, a to jest końcowa osobliwość. Tu czasem dorysowuje się przerywaną linią następne takie gałęzie cykloidy, mówiąc, że być może świat znowu zacznie ekspandować, ale czy to jest uzasadnione, czy nie, odkładamy do następnego wykładu za tydzień, gdzie będę szczegółowo mówił właśnie o sprawach związanych z początkiem. Dzisiaj te rzeczy pomijam. W każdym razie rozwiązaniem równania Einsteina jest jedna gałąź takiej cykloidy. Tutaj to jest tylko hipotetyczny. To jest model zamknięty. Model otwarty, tak zwany model Einsteina de Sitera się nazywa. To jest ten czerwony i wszechświat się rozszerza i będzie się rozszerzał w nieskończoność. Model otwarty, zielony, świat się rozszerza nieco szybciej i też się rozszerza do nieskończoności. Bardzo ważny jest ten parametr omega. Omega to jest tutaj definicja omega. Rho to jest średnia gęstość materii we wszechświecie. Jeśli byśmy wzięli objętość dużą we wszechświecie i policzyli, ile tam jest gromad galaktyk, to ilość i zrobili masy tych galaktyk, zsumowali wszystkie te masy przez objętość, to jest gęstość. I średnia gęstość wszechświata to jest rho. Dla tego modelu czerwonego, modelu Einsteina de Sitera, rho, które dla tego modelu obowiązuje, nazywamy rho krytyczny. Jeśli w naszym wszechświecie gęstość materii jest równa krytycznej, to musi to być rozwiązanie, nasz świat musi być opisywany modelem de Sitera. Czyli omega w tym modelu jest 1, bo rho krytyczne, czy rho krytyczne to jest 1. Jeśli omega jest 1, to świat jest de Sitera. Jeśli omega jest większe od 1, czyli rho jest większe od krytycznego,
czyli dużo materii jest, to świat jest cykliczny. Jeśli jest mniejszy, rok jest mniejszy od krytycznego, czyli mało jest materii, to świat jest otwarty. Można to sobie zapamiętać w ten sposób. Jeżeli materii jest bardzo dużo, to ekspansja zostanie wyhamowana przez grawitację. Wtedy omega musi być większe od 1. Jeżeli materii jest mało, czyli gęstość jest mała, mniejsza od krytycznej, omega mniejsza od 1, to ekspansja przeważy i grawitacja nigdy nie zatrzyma. A środkowy, taki graniczny model to jest właśnie ten, gdy gęstość jest dokładna, równa graniczna. Te trzy modele nazywają się modelami Friedmana i do niedawna uważano, że jeden z nich opisuje z dobrym przybliżeniem nasz rzeczywisty cześć. Ten rysunek jest uzupełnieniem poprzedniego. Model z K równym 0, krzywica równa 0, to jest model płaski, to jest ten model środkowy, gdzie omega równa się 1. Geometria przestrzeni, nie czasoprzestrzeni, przestrzeni jest płaska, euklidesowa. W modelu otwartym, tym gdzie omega jest mniejsza od 1, geometria jest z krzywicą ujemną, klęsła i geometria w modelu tym oscylującym jest sferyczna, krzywica jest dodatnia. Proszę zwrócić uwagę na te trójkąty. Wiemy z geometrii szkolnej, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni. W geometrii euklidesowej, bo takiej się uczymy w szkole. Ale na sferze suma kątów w trójkącie jest większa od 180. Widzimy, że te kąty tutaj są rozwarte, a tutaj z kolei jest mniejsza od 180. A zatem mierząc kąt, wielkie trójkąty we wszechświecie, ale takie trójkąty, które wierzchołkami by były odległe gromady galaktyk, moglibyśmy stwierdzić, czy nasz świat jest plęsły, wypukły, czy płaski, czy jest opisywany przez model otwarty, zamknięty, czy ten Einsteina, de Sittera. To też trzeba ten rysunek mieć na uwadze. Wiemy, że mówiłem o tym, że prawo Hubble'a ustala związek między odległością a prędkością ucieczki galaktyk. Jak się mierzy odległości w kosmologii? No jest kilka metod, ale najbardziej taka powszechna jest następująca. Jeżeli jedziemy w nocy samochodem i widzimy światła samochodu blisko, jasne, to twierdzimy, że on jest blisko. A jeśli widzimy małe te światła, ciemne, to znaczy on jest daleko. Ale nasze rozumowanie opiera się na założeniu, że średnio więc rzecz biorąc, jasność wszystkich świateł samochodu jest jednakowa. Bo gdyby miały bardzo różną jasność, to można, to kryterium jasności by było fałszywe. I otóż podobnie jest w kosmologii. Jeśli się nam udało znaleźć jakąś świecę, jak kosmologowie mówią, w kosmologii we wszechświecie, której prawdziwą jasność znam, to wówczas jasność widzialna, taka pozorna, tyle światła, co do nas wyciera, świadczyłaby o odległości. Jeśli to była taka świeca jasna, to jest blisko, a jeśli jest mniej jasna, to daleko, a jeśli prawie nie widać, to bardzo daleko. I otóż okazuje się, że takie świece standardowe we wszechświecie istnieją. Mianowicie, jeżeli mamy układ takiej gwiazdy, gdzie mamy tutaj jakąś małą, gęstą gwiazdę, na przykład gwiazdę neutronową, która ma silne pole grawitacyjne, a obok jest duża gwiazda, to pole grawitacyjne wsysa materię z tej dużej gwiazdy. To jest układ podwójnych gwiazd, tak jest, ma silne pole grawitacyjne, a ta jest bardziej gazowa, wielka i wtedy to pole wsysa materię z tej gwiazdy. Jeżeli gęstość tej gwiazdy przekroczy pewną krytyczną, będzie już bardzo gęsta, przekroczy pewną wartość krytyczną, to ta gwiazda wybucha i staje się tak zwaną supernową. Nazywa się ją supernową typu 1a. I co jest ważne, że te gwiazdy wybuchają zawsze przy tej samej wartości krytycznej, czyli znana jest ich jasność prawdziwa. Przy pewnej jasności teoretycznie odliczonej one muszą wybuchać.
jeśli takie gwiazdy typu 1a znajdziemy we wszechświecie, to możemy, porównując światło, które do nas dociera, z tym, które zostało wyemitowane, a znamy z teorii, odliczyć odległość. I takie gwiazdy supernowy typu A1A rzeczywiście znaleziono. Ten obrazek, który przed chwilą pokazywałem, to jest supernowa w galaktyce NGC-4526. Tu na obrzeżach tej galaktyki ona wybuchła. Jej jasność prawdziwą możemy wyliczyć z teorii. Jasność obserwowaną możemy zmierzyć i wyliczyć odległość, na jakiej ta supernowa się znajduje. Na szczęście takich supernowych można obserwować dosyć sporo, przynajmniej kilkanaście co roku. I posługując się tymi wskaźnikami odległości, w ostatnich jakichś 20 latach udało się wyliczyć, że obserwacje supernowy znajdujących się w odległościach mniej więcej 3/4 od końca drogi do początku Wszechświata są, prowadzą do wniosku, że Wszechświat nie rozszerzał się w jednakowym tempie, że był okres spowolnienia, supernowe z tych okresów doświadczą, a teraz jest okres przyspieszonej ekspansji. To są wnioski z ostatnich, powiedziałem, kilkunastu lat obserwacji. Nowe obserwacje je potwierdzają, aczkolwiek no, trudno powiedzieć, żeby to było na 100% pewne. Coraz bardziej pewne się stają. Im więcej obserwacji, tym więcej, tym bardziej się to ładnie potwierdza. Widzimy zatem, że Wszechświat nie rozszerza się tak, jeśli te obserwacje są dobrze zinterpretowane, jak każą modele Friedmana. Bo modele Friedmana pokazują, jak widzieliśmy przed chwilą, właśnie, że wszystkie wszechświaty powinny zwalniać ekspansję. Tu się zwalnia, tu się zwalnia, no tu się zwalnia drastycznie. I dlatego, jak powiedziałem, że do niedawna uważano, że modele te Friedmana, jeden z nich opisuje rzeczywisty wszechświat. A dzisiaj trzeba zrewidować to prawdopodobnie. Dziennikarze, jak się dowiedzieli o tym, że wszechświat przyspiesza, to ogłosili, że kosmologia jest w ruinach, że wszystko się zawaliło, że model standardowy jest do niczego, no bo dziennikarze bardzo lubią sensacje, ale tak nie jest. Mianowicie już w latach 30. XX wieku ten oto człowiek, ksiądz Georges Lemaître, wyliczył, że z lambdą większą od zera, tą stałą kosmologiczną większą od zera, istnieje ta klasa rozwiązań równań Einsteina, która przedstawia dzieje wszechświata w ten oto sposób. Od wielkiego wybuchu świat ekspanduje, potem zwalnia, a potem przyspiesza. I Lemaître sądził, że my obecnie się znajdujemy w tym okresie przyspieszenia. A więc nie musimy wyrzucać standardowej kosmologii, tylko dopasować model z odpowiednim lambda. Takie modele też w teorii istnieją. Bazując na tym modelu, w latach 30. La Belle-Lemaître stworzył tak zwaną hipotezę pierwotnego atomu. On się zastanawiał nad tym, jak wyglądał początek Wszechświata i nazwał go pierwotnym atomem. Nie w sensie, że tam był atom taki jak dzisiaj, na przykład atom żelaza czy wodoru, tylko w sensie greckim. Było coś, co było bardzo proste, atom, coś najprostszego. I to był ten pierwotny atom, który się rozpadł, wybuchł i doprowadził do dzisiejszego Wszechświata. Ambicją Lemaître'a było stworzyć scenariusz ewolucji Wszechświata, który by opisywał nie tylko geometrię, ekspansję Wszechświata, ale również fizykę, co się działo na poszczególnych etapach rozwoju Wszechświata. I trzeba powiedzieć, że hipoteza pierwotnego atomu Lemaître'a była tym pionierskim krokiem w kierunku dzisiejszej standardowej kosmologii, standardowego scenariusza ewolucji kosmicznej, o którym jeszcze też powiemy parę słów. W latach 40. powstała kosmologia
konkurencyjna w stosunku do kosmologii relatywistycznej. Mianowicie wielu myślicielom, kosmologom tamtych czasów nie podobało się, że w teorii relatywistycznej wszechświat miał początek, ten wielki wybuch. Uważali, że to jest coś niefizycznego. I właśnie ci trzej panowie, Thomas Gold, Hermann von Hilterkoi, stworzyli tak zwaną kosmologię stanu specjalnego w 1948 roku, po angielsku Steady State Cosmology. Dzisiaj ta kosmologia poszła do lamusa, ale ona odegrała w historii pewną rolę. Mianowicie oni powiedzieli tak, zasada kosmologiczna mówi, że wszechświat wygląda w każdym kierunku i w każdym punkcie tak samo. Natomiast mówi, uzupełnijmy to i dodajmy założenie, że wszechświat w każdej chwili czasu wyglądał zawsze tak samo. Czyli był w stanie stacjonarnym, steady state. Nie zmieniał się. No ale wszechświat się rozszerza, tego nie możemy zaprzeczyć, bo o tym mówi obserwacja. A zatem się rozszerza, więc nie jest w stanie stacjonarnym. Jak można zagwarantować, że świat był w stanie stacjonarnym? Jeżeli uciekające galaktyki w jakiś sposób powodują, że w tych rozrzedzonych wszechświecie powstają nowe cząstki materialne, z których tworzą się nowe galaktyki, także gęstość wszechświata jest stale jednakowa, bo materia jest nieustannie stwarzana. I to jest koncepcja ciągłej kreacji materii. Oni uważali, że jest proces fizyczny i dzięki temu można uniknąć wielkiego wybuchu. I lata 50. zeszłego wieku były zdominowane przez polemikę steady state kosmologii z relatywistów kosmologii. Ta polemika była niekiedy bardzo ostra i bardzo często miała wyraźnie światopoglądowe aspekty. Hoyle miał wykłady w BBC, bardzo propagował swoją koncepcję steady state. Tu jest na tej karykaturze wyraźnie widać mikrofon BBC. I Hoyle powiada na ten swój, prawdopodobnie to jest rysunek George'a Gamowa, ale nie przyciemny. I Hoyle tutaj mówi, że natychmiastowe stworzenie teorii oczywiście wielkiego wybuchu jest jak a party girl jumping out of the birthday cake, jak dziewczyna wyskakująca z urodzinowego ciastka, czyli że jest to takie hokus pokus i wszechświat się staje. I powiada, że to jest ridiculous, to jest idea godna ubolewania. I I call it the Big Bang. Ja to nazywam wielkim wybuchem. To była nazwa ironiczna, bo właśnie po raz pierwszy ta nazwa Big Bang została użyta jako ironiczne, żeby ośpieszyć. No mówi, że on temu przeciwstawia swoją scenę z tej teorii. Ta party girl wyskakująca z ciastka to nawiązuje do zwyczajów angielskich, amerykańskich, kiedy na kawalerskim wieczorze rzeczywiście takie ciasta produkowano, z których piękna dama wyskakiwała. Więc... Dobrze. Jesteśmy w roku 1948, w tym roku, kiedy właśnie Bond i Hoyle i Gold zaproponowali tę swoją teorię. Wtedy działał w Stanach Zjednoczonych George Gamow, którego tu widzimy przed sobą. To był uczony rosyjski, radziecki, który z końcem lat 20. zresztą w dramatycznych okolicznościach mu się udało uciec ze Związku Radzieckiego i potem pracował w Stanach Zjednoczonych. Był wybitnym specjalistą od fizyki jądrowej, od bomby atomowej. I on wtedy zajął się kosmologią i on wraz ze swoimi współpracownikami, Hermannem i Metem, oni opracowali teorię w pewnym sensie konkurencyjną w stosunku do teorii pierwotnego atomu księdza Lemaitre'a. Mianowicie Gamow sądził, że młody wszechświat nie był podobny do jakiegoś pierwotnego atomu, który się rozpadał, ale to była gorąca plazma pod wielkim ciśnieniem, w której zachodziły rozmaite reakcje jądrowe. I
Między innymi on zaproponował teorię, jak powstawały pierwiastki chemiczne tej pierwotnej pracy. Tak, to jest fragment jego pracy o powstaniu pierwiastku chemicznego. Alfa, beta i gamma. Potem tę trójkę autorską nazywano w skrócie alfa, beta, gamma. Alfa, beta i gamma. Gamma był też autorem bardzo znanych popularno-naukowych książek. Może najbardziej znana to jest pan Tomkins w Krainie Czarów. I pan Tomkins miewa wieczór w nocy sny, w którym się śni świat fizyki, ale wszystkie efekty, czy kwantowe, czy relatywistyczne, są wzmocnione. I on sobie jedzie rowerem, powiedzmy, po ulicach, a wszystko tam koło ulega skróceniu. Bardzo zabawna książka i pouczająca, obecnie w Polsce była wydawana. Także bardzo zachęcam wszystkich do rozrywki i przed spaniem sobie ją poczytać. Może też takie sny, jak Kremowa, nas nawiedzą. Jest tam w tej książce zabawny epizod, kiedy Gamo sobie idzie plażą z piękną damą i ta piękna dama mówi, prosi, żeby on skoczył do kiosku po lemoniadę, bo się chce. On mówi, o nie, ja jestem taki głupi. Ja pobiegnę po lemoniadę, wrócę, to ja jeszcze będę młody, bo się szybko poruszałem, a już będzie staruszką. Ale co nas interesuje w tej chwili, to nie lemoniada, tylko fakt, że Gamow wyliczył na podstawie tego swojego modelu gorącej plazmy, że młody wszechświat musiał być wypełniony bardzo gorącym promieniowaniem elektromagnetycznym, czyli światłem właściwie. I to światło, to promieniowanie elektromagnetyczne winno mieć pewne specyficzne cechy znane fizykom, jako promieniowanie ciała doskonale czarnego. O widmie Plancka, nie będę tłumaczył, co to znaczy, ale słowo warto sobie zapamiętać, ono za chwilę powróci. W tamtych czasach, a jeszcze Gamow przepowiedział, że temperatura tego promieniowania obecnie, kiedyś było ono bardzo gorące, dzisiaj na skutek ekspansji wszechświata ostygło i powinno wypełniać wszechświat jednostajnie i jego temperatura powinna wynosić dzisiaj kilka stopni Kelvina, czyli pobliżu zera bezwzględnego. Ale w tamtych czasach nie było żadnych możliwości, żeby to promieniowanie wykryć. Ale w roku 1965 firma amerykańska Bell Telephone Company zleciła tym inżynierom, ten Cyrus i Wilson, zbadanie następującego problemu. Mianowicie zaczynała się era satelitów i komunikacji na bardzo dalekie odległości i okazało się, że przesyłaniu sygnałów na wielkie odległości są jakieś zakłócenia, jakieś szumy, których się nie da niczym usunąć. I oni dostali za zadanie wykryć, skąd te szumy pochodzą. I oni skonstruowali taką antenę radiową, prymitywny radioteleskop. I stwierdzili, że szumy te nie pochodzą z naszej atmosfery, potem, że nie pochodzą one z naszego układu planetarnego, potem, że nie pochodzą one z naszej galaktyki. I nie wiedzieli, skąd się one biorą. W tym samym czasie w Princeton była grupa pod kierownictwem kosmologa, fizyka bardzo dobrego, Roberta Dickiego, którzy przygotowywali się do wykrycia promieniowania Gamowa, tego, które przepowiedział Gamow. Zaczęli konstruować detektor tego promieniowania. Przypadkowo dowiedzieli się o odkryciach Penzajasa i Wilsona, skontaktowali się z nimi i okazało się, że Penzajas i Wilson odkryli promieniowanie Gamowa. Widmo tego promieniowania, tutaj ono jest. Ono jest dokładnie widmem plankowskim, tak jak przewidział Gamow. Gamow odpowiada na promieniowanie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7 stopnia Kelvina. Tak pokazały doświadczenia. To jest krzywa teoretyczna, przewidziana przez teorię. To są pierwsze pomiary, te czerwone kreski, o ich długość oznacza błąd, możliwy błąd pomiaru, ale widzimy, że w granicach błędu to się pięknie z krzywą teoretyczną pokrywa. Ci panowie dostali potem za to
osiągnięcie nagrodę Nobla. To była pierwsza nagroda Nobla związana z kosmologią. Wkrótce potem, no nie tak bardzo wkrótce, na to w rok 1989, został wystrzelony satelita COBE, Cosmic Background Explorer, skrót COBE, w celu wykonania pomiarów dokładnych tego promieniowania gamowa. Ono się dzisiaj nazywa mikrofalowe promieniowanie tła, albo krótko promieniowanie tła. Microwave Background Radiation. Tu jest widmo tego promieniowania sporządzone przez tego satelitę COBE. Z tym, że tutaj nie są zaznaczone błędy pomiarowe, bo one są mniejsze niż długość tej krzywy. I punkty pomiarowe pokrywają całą tę krzywą. Więc potwierdzenie teorii tutaj jest znakomite. Ale COBE dokonał jeszcze innego ważnego zadania, mianowicie zmierzył temperaturę promieniowania tła w różnych punktach nieba i pokrył tymi pomiarami całą sferę niebieską. To jest wynik tego. Te czerwone plamki to są temperatura trochę wyższa, te niebieskie trochę niższa. Różnica pomiędzy tymi cieplejszymi i zimniejszymi plamami wynosi 1/10000 Kelvina. Ono jest prawie idealnie różne do promieniowania jednostajne, ale są malutkie różnice promieniowania. Te plamy trzeba zinterpretować jako zalążki przyszłych gromad galaktyk. Mianowicie tam, gdzie było troszeczkę więcej materii, tam promienie było rozpraszane i temperatura była trochę inna niż w całym tle. Także można powiedzieć, że to jest pierwsza mapa bardzo młodego wszechświata. Bardzo młodego wszechświata. Wtedy, gdy nie było jeszcze galaktyk, gdy galaktyki się dopiero, no, zalążki galaktyk się dopiero tworzyły. I oczywiście tym samym całkowicie upadła teoria stanu stacjonarnego. Ona przewidywała, że wszechświat zawsze ma być taki sam. A tu widać, że kiedyś był całkowicie inny. Ta mapa jest kluczowa, dlatego że badając statystyczny rozkład tych plamek, możemy bardzo dużo powiedzieć o fizyce tych okresów, tego bardzo młodego wszechświata. Nic dziwnego, że kosmologowie usilnie starali się, żeby następny satelita wyposażony w coraz lepsze detektory, elektronika poszła dużo naprzód w międzyczasie, został wystrzelony i żeby dokonał lepszych badań tego promieniowania tła. I to jest satelita, który w tej chwili jeszcze jest na orbicie. Nazywa się WMF. W to jest pochodzi, W to jest od nazwiska Wilkinson. To był badacz tego promieniowania, który w międzyczasie umarł, na jego cześć nazwano. A to jest Microwave Anisotropy Probe, próbnik anizotropii tego mikrofalowego promieniowania. MAP się po polsku nazywa, albo WMAP po angielsku. Został wyszczony w 2001. Tu mamy go w całej swojej okazałości. Jest jeszcze na orbicie i ciągle dane przysyła. I jego dane są nieporównanie dokładniejsze od danych COBE'ego. Tu dla porównania są dane, ta mapa z COBE'ego, a tutaj jest z WMAP. Te mapy są tak istotne, tak kluczowe dla kosmologii, niosą tyle informacji o fizyce młodego wszechświata, że różne narody na świecie się zjednoczyły, żeby to badanie przeprowadzić dalej. I w tej chwili jest program łączny NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA. Mianowicie one współdziałają razem. I teraz właśnie, 14 maja, jak już przedtem mówiłem, został wysłany satelita ESA, europejski, o nazwisku, o imieniu Planck, na cześć Plancka, Planck satelit, który jest w tej chwili na orbicie. A za kilka lat ma być wysłany kolejny satelita NASA. Oni oczywiście ze sobą dokładnie współpracują.
Planck jest obecny na orbicie. W tej chwili przechodzi badania testowe. Jeszcze nie wykonuje pomiarów zasadniczych, tylko sprawdza się, czy jego aparatura jest w porządku. Tu jest Planck, satelita, a tu jest fragment tych wstępnych pomiarów, które wykonał już satelita. Tutaj mamy mapę naszej galaktyki. No, to jest ta cała sfera niebieska i na nią się nanoszą wyniki pomiarów. On na razie zmierzy tylko tę wstęgę. Ma to zadanie kilkakrotnie pokryć całe niebo swoimi pomiarami. Jak mówię, to jeszcze nie są ostateczne wyniki, tylko testowanie aparatury. Aparatura, jak mówią ludzie od Plancka, działa znakomicie. Dotychczas odpukać bez żadnej awarii. I start z francuskiej Gujany został wystrzelony i był bez żadnych problemów. Tu jest podsumowanie. Tutaj mamy COBE z jego mapą. Tu jest WMF z obecną mapą, a coś w tym rodzaju przewiduje się, że osiągnie plan. Z tym, że plan będzie wykonywał nie tylko pomiary różnic temperatur, ale również tak zwaną polaryzację promieniowania, czego ten satelita jeszcze nie mógł zrobić i dzięki temu nasze informacje o wszechświecie młodym będą znacznie lepsze. Otóż teraz podsumowanie tego wszystkiego, co te satelity osiągnęły. Oczywiście one dostarczają surowego materiału, bo te teoretycy muszą się do tego zabrać i to wszystko opracować. Napływ danych z tych satelitów jest tak duży, że teoretycy nie mogą nadążyć. Tych danych jest naprawdę bardzo wiele i trzeba je opracowywać. No ale te zasadnicze rzeczy oczywiście są już w trakcie robienia względnie zrobione. Tu jest podsumowanie. Tak wygląda standardowy model kosmologiczny obecny. Ta mapa jest, ten obrazek poglądowy jest zrobiony przez NASA. Tu jeszcze z czasu, gdy nie było danych na orbicie, tu jest dawny map na orbicie i z jego danych ta mapa została zrobiona. Idąc wstecz mamy erę galaktyczną. Świat jest wypełniony galaktykami. Żyjemy w erze galaktycznej. Świat się kurczy. Tutaj mamy zaznaczone to, że widać, że to się trochę kurczy. I oczywiście rysunek nie oddaje skali, to znaczy tętna rozszerzania, to jest symbolicznie zaznaczone. Tutaj mamy wiek Wszechświata, obliczony na podstawie danych satelity. Map wiek Wszechświata wynosi 13,7 miliardów lat. Amerykański bilion to jest nasz miliard. To jest 10 do 9. To jest wiek Wszechświata. Ta data ocenia się, że ta liczba jest znana z dokładnością do 3%, więc bardzo dokładnie. Tutaj mamy miejsce, kiedy galaktyki się dopiero tworzą. Przez najsilniejsze teleskopy Hubble'a możemy fragmenty tego już fotografować. Takie zdjęcia są, tak zwane głębokie przeglądy Hubble'a. Czyli światło z najdalej położonej galaktyki, które jeszcze rejestrujemy, to jest jakieś rzędu 10 miliardów lat. Ten światło sobie podróżuje, żeby wpaść do teleskopu. Tutaj jest ciekawy taki obszar, który się nazywa ciemnymi wiekami, że tutaj nie ma galaktyk jeszcze i nie ma jeszcze tego gorącego promieniowania planu. Więc znaczy ono jest niewidoczne. I to jest tak zwany dark ages. Ten zielony obszar tutaj to są te mapy, które zrobił satelita WMAP i tam plan ten zrobił. Czyli ta mapa to jest z tego okresu, proszę popatrzeć na datę, 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Tu są miliardy, a tu już tylko setki tysięcy, czyli to jest na drugi dzień w skali kosmicznej po Wielkim Wybuchu. Potem mamy okres inflacji. Świat nagle przyspieszył swoje rozszerzanie. Po Wielkim Wybuchu rozszerzanie silne, a potem już ekspansja zwolniona. Ten okres się nazywa inflacją i on jest poszlakowy, to znaczy teoria chciałaby, żeby taki okres był, bo ten okres wtedy bardzo wiele tłumaczy, ale głowy byśmy nie dali, że on był. Na razie on
dane obserwacyjne, które mamy, nie sprzeciwiają się inflacji, ale jednoznacznie jej nie potwierdzają. A co jest wcześniej, jest wielki wybuch i to będzie przedmiot naszych zastanawiań się nad jego naturą i co się tam działo, co wiemy, czego nie wiemy za tydzień. Wiemy już dzisiaj tylko tyle, że to wszystko to jest fizyka, którą znamy i która dobrze działa, ale tutaj w pobliżu wielkiego wybuchu nasze obecne prawa fizyczne wiemy o tym, co załamują. Przy takich gęstościach i temperaturach nie mogą być ważne i musimy mieć nową teorię, która by łączyła w sobie teorię grawitacji i teorię kwantów, tak zwaną teorię kwantową grawitacji. Takich teorii poszukujemy i właśnie trochę na ten temat powiem za tydzień. Taki jest rzut oka na wszechświat i na rozwój kosmologii. Dwie rzeczy się splotły za życia mojego pokolenia. Kosmologia z takiej przednauki stała się solidną, eksperymentalną, obserwacyjną, zmatematyzowaną nauką. To jest jedno bardzo ważne wydarzenie metodologicznie. Obserwowaliśmy, jak powstaje nauka. I drugie, osiągnięcia kosmologii przedstawiają wszechświat, właśnie ten model standardowy, który no, jest chyba jednym z większych osiągnięć nauki. Nasz wiek XX, nasz początek wieku XXI nie mają zbyt wiele powodów do dumy, do chluby. Wojny, obozy koncentracyjne, rewolucje na taką skalę czegoś takiego w historii nie było, ale kiedyś za jakiś historyk w przyszłości się będzie chciał oceniać naszą epokę, to na pewno powiem parę ciepłych słów pod adresem nauki, a zwłaszcza osiągnięć kosmologii. Wiek XX zaczynał się jeszcze z paradoksami Olbersa i z innymi kłopotami, a wiek XXI zaczął się już z dobrze ugruntowanym modelem standardowym, modelem, który przedstawia bardzo wiarygodny obraz wszechświata do pierwszych, powiedzmy, sekund po wielkim wybuchu, a ten obszar przedtem no jest fascynujący. Jest ciekawe, ale coś musimy dostawić do odkrywania naszym następcom. Dziękuję bardzo. Zgodnie z obietnicą mam jakieś 12 minut do małej dyskusji. Proszę się nie bać zadawać pytań. Umawiamy się, że nie ma pytań długich, są tylko długie odpowiedzi albo mało kompetentne. Ja z góry zastrzegam, że na wszystkie pytania nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale jak będzie jakieś bardzo trudne pytanie, to sobie po prostu nie odpowiem. Bardzo proszę. Bardzo proszę, jest pytanie. Na początku wypadu była niepowiedziana kwestia tego czasu przestrzeni, po prostu tłumaczenie układu współrzędnych przestrzeni i czwarty wymiar jako czas. Dla układu współrzędnych przestrzeni mamy, zawsze musimy zdefiniować punkt odniesienia. A co z czasem? Tak. Mówimy właśnie o początku Wszechświata, czy jakimś innym punkcie? Nie. Jeśli mamy układ odniesienia, to my sobie wybieramy ten układ odniesienia i to samo dotyczy czasu. Jeśli chcemy skonstruować układ odniesienia w czasoprzestrzeni, to wybieramy układ odniesienia w przestrzeni, na przykład jedna oś, druga oś, trzecia oś, a tu umieszczamy zegarek, jakiś dobrze chodzący. Właśnie ważne, czy dobrze, bo to byle pokazywał jakiś jednostajny upływ czasu. I w pewnym momencie nastawiamy go na zero. I to jest nasz czas w tym układzie odniesienia. Gdy chodzi o czas kosmiczny, to pan poruszył bardzo ciekawą kwestię. Mianowicie w teorii względności, jeśli mamy takie układy czasoprzestrzenne, dwa czy więcej, to wiemy, że jeśli one się poruszają względem siebie, to te zegary nie chodzą jednakowo, tylko w układzie poruszającym się względem takiego spoczynkowego, ten zegar idzie wolniej niż taki sam zegar poruszający w spoczynkowym układzie. Ale w wszechświecie, o dziwo, czyli w teorii zgodności nie ma jednego czasu. Każdy układ może mieć swój czas. Natomiast w kosmologii wszystko wskazuje na to, że kosmologia ma czas wyróżniony, że jest taki czas, który można mierzyć od
wielkiego wybuchu lub chwilę potem. No, trudno tam jakiś zegar umieścić, ale już chwilę potem to zegary są. Są powiedzmy jakieś cząstki elementarne, które ulegają rozpadowi i tak dalej. I ten czas biegnie aż do dziś, także możemy mówić o jednym wieku wszechświata. Kosmologowie sądzą, że za istnienie tego globalnego czasu kosmologicznego odpowiada pewna symetria w budowie wszechświata. Dlaczego tak jest? No, nie wiem, ale tak jest. Dlaczego dla układu przestrzennego nie ma jakiegoś uniwersalnego punktu odniesienia? Nie. Które dla czasu nie może być? Nie. Właśnie w takiej kosmologii, powiedzmy, przedsokratejskiej, to był taki punkt odniesienia, albo środek ziemi. No ale potem się okazało, że to nie ma właściwie. Dlatego to się nazywa też zasada kopernikańska, że nie ma wyróżnionego punktu. To będzie bardzo, może głupie pytanie, jestem laikiem w tej kwestii, natomiast chciałem spytać o ten ostatni slajd, którego tutaj nie ma. Natomiast ksiądz powiedział, że między tym, co obecnie możemy zaobserwować, a tym, co jest prawda, tym wielkim wybuchem, jest tak zwana ciemna materia, czy zrozumiałem, jest coś, czego nie można zobaczyć dzisiejszym teleskopem, nawet najlepszą aparaturą, jaka jest właśnie. Dark Ages. O tak. Teraz pytanie. Czy tam nie ma, problem ciemnej materii, ja go dzisiaj nie poruszałem, może wyjdzie w dalszym przypadku. Tu chodzi tylko dlatego ciemna, że my nie wiemy, co tam było. Mianowicie... Ja szybko zbudowałem się wskaźnik. Przed ciemną epoką mieliśmy tą tak zwaną powierzchnię ostatniego oddziaływania, którą widać przez te satelity, które mierzą promieniowanie tła. Potem już nie widać, bo promieniowanie, świat przestaje być przezroczysty dla promieniowania. A tutaj już jeszcze nie ma galaktyki. I po prostu nie wiemy, co tu jest. Coś tam pewnie było. Te cząstki, które prawda, tworzyły potem galaktyki, ale one nie emitowały jeszcze światła, które możemy zaobserwować. I to się nazywa właśnie Dark Age, ciemny wiek. To tylko tyle, to po prostu nie wiemy, co tam było. Nie widać. Nie mamy metody, ażeby to zbadać. Oczywiście teoretyczne metody są, ale praktycznie nie potrafimy wykorzystać. Proszę. Ale będziemy wiedzieć. Ale to czyli zakładamy, że wielki wybuch był pozbawiony światła i tamte następne kolejne dane jest też to pozbawione światła, bo w tym momencie, jeśli nie ma światła, może to zaobserwować tak tylko logicznie, prawda, myśląc, że później nagle pojawi się światło, więc cóż stworzyło to światło, energia, nie wiem, ja się nie znam, natomiast zadaję proste pytanie, prawda? Czy wielki wybuch był pozbawiony światła, którego nie możemy zaobserwować, czy nie możemy wstecz naszymi teleskopami zobaczyć tego wybuchu? Odpowiedź na to pytanie musielibyśmy trochę więcej wiedzieć i musiał więcej na ten temat powiedzieć, na temat fizyki wczesnego wszechświata. Otóż to jest bardzo ważny punkt, tak zwana powierzchnia ostatniego oddziaływania. Jeśli byśmy powrotne niebo popatrzyli na chmury, to do pewnego momentu widzimy błękit, a potem mamy podstawę chmur. Dlaczego? Bo promień światła od nas idzie sobie spokojnie, ale bo atmosfera jest przeźroczysta, ale potem te chmury pochłaniają promieniowanie i światło nie jest, ośrodek przestaje być przeźroczysty. Dlatego widzimy ciemne chmury pokrywające niebo, czasem nawet czarne, bo one pochłaniają światło. Otóż podobnie jest z promieniowaniem we wszechświecie. Mianowicie tutaj promieniowanie optyczne łatwo przechodzi do środek. I tutaj możemy obserwować przez teleskop Hubble'a czy przez inne teleskopy, fotografować galaktyki, nawet te tworzące się tutaj, jeśli mamy odpowiednio potężny instrument. Potem już tutaj przestaje być widać i możemy obserwować tylko w długościach fal radiowych.
Tu widzimy optycznie, tutaj widzimy radiowo. Dlatego ten pierwszy teleskop, sposób skonstruowany radioteleskop przez Kajsiasa i Wilsona, to był antena, to był radioteleskop. I przez radio one obserwują satelity także właśnie w długościach mikrofalowych, radiowych. I dalej to promieniowanie przestaje być przeźroczyste i dalej już tego zobaczyć nie możemy, dlatego że promieniowanie jest rozpraszane na tym, co się tam dzieje. Mianowicie zaraz po wielkim wybuchu mamy mieszaninę, taką zupę gorącego promieniowania protonów, elektronów i to promieniowanie jest emitowane i natychmiast pochłaniane. I dlatego cała ta zupa gorącego promieniowania jest nieprzeźroczysta. Gdy temperatura spada, temperatura tego młodego wszechświata spada, ponieważ wszechświat temperatura gwałtownie spada i w pewnym momencie temperatura jest na tyle, staje się niska, że elektrony mogą być wyłapywane przez neutrony i zaczynają tworzyć atomy, bo atom to jest proton, neutron to jest taki atom, to jest proton i elektron krążący naokoło. I przed tą zieloną epoką elektrony nie mogą być wyłapywane przez protony, dlatego że jest za gorące. Nawet jeśli taki proton zostanie złapany, to natychmiast zostaje wybijany przez promieniowanie, jest zjonizowany, jak powiadamy. Natomiast dokładnie w tym momencie temperatura spada na tyle, że protony chwytają elektrony i to się nazywa w kosmologii epoką rekombinacji. Powstają pierwsze atomy, już nie jądra, tylko atomy wodoru. I potem dopiero te atomy tworzą pierwsze gwiazdy i galaktyki. Także to jest pełna odpowiedź na to pytanie. Musieliśmy wejść w fizykę tego standardowego modelu. Ona się zaczęła od gamowa, ale oczywiście dzisiaj dużo, dużo więcej. Jeszcze można takie pytanie. Ten model stacjonarny, mam takie pytanie, które dotyczy praw zachowania. Czy on upadł dlatego, że właśnie nie uwzględniał prawa zachowania materii, energii? I czy model standardowy zachowuje ten? Model standardowy zachowuje. Natomiast model stacjonarny upadł nie dlatego, że przewidywał naruszenia zasady zachowania, ale dlatego, że się okazał niezgodny z obserwacją. Natomiast z początku rzeczywiście fizycy go nie lubili, bo powiadali, że zasada zachowania jest naruszona, bo materia powstaje z niczego w przestrzeni. Obrońcy powiadali, że owszem, ale w granicach doświadczenia, bo wyliczyli, że żeby stała gęstość wszechświata mimo ekspansji była zachowana, to wystarczy, jeśli by powstał jeden atom wodoru w jednym litrze objętości raz na 10 do 15 lat, czyli raz w okresie dłuższym niż obecny wiek wszechświata. Jest to niewykrywalne żadnym doświadczeniem, więc teoretycznie zasada zachowania byłaby naruszona, ale minimalnie, niewykrywalnie. No ale ten podział na szczęście, ten model został odrzucony, bo to nie było estetyczne mimo wszystko, że taką naruszenie zasady zachowania oni przyjmowali. Dziękuję Państwu za dyskusję. Jeszcze na końcu chciałbym zaanonsować to właśnie. Dwie książki, jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić wiadomości. To jest moja książka Granice Kosmologii, to jest program MINI. To jest łatwa książka o historii kosmologii, zwłaszcza o odkryciach od początku od Einsteina, od promieniowania kła i potem tylko taki rozdział rzucający okiem na stan współczesny. Łatwo się czyta, to jest taka trochę przygodowa historia kosmologii. A ktoś by chciał bardziej taki maxi program, to ten zalecam podręcznik Leszka Sokołowskiego, Elementy Kosmologii, już trochę trudniejszy, on dotyczy dla ciekawych i nauczycieli, trochę wzorów, już taki trudniejszy podręcznik, jeśli kto ma cierpliwość, to bardzo proszę, on został wydany w Krakowie i pewnie jeszcze gdzieś dostępny. Tak, i jeszcze jedna rzecz, mianowicie
zamieszczam tutaj, to pewnie potem będzie w internecie. Pytania kontrolne do tego wykładu, nie będę ich omawiał, ale gdyby ktoś by chciał sobie skontrolować, co z tego wykładu zrozumiał, co zapamiętał, to powinien spróbować odpowiedzieć na te pytania, na przykład na czym polega prawo Wilbersa i jego możliwe rozwiązania i inne. No a jeśli test nie wypadłby korzystnie, to zalecałbym obejrzenie wykładu jeszcze raz albo przeczytanie sobie coś z tej dziedziny. I tu jest dalsza część tych pytań. Jakie są główne ery w standardowym modelu kosmologicznym? No więc era galaktyczna, era promienista, no i to, co było wcześniej. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.